Słuchajcie, jesteśmy już w połowie wakacji i warto wziąć się trochę za siebie. Oczywiście, żeby doskonalić się i trochę swoje umiejętności podnieść na wyższy poziom, trzeba wyjść ze strefy komfortu. Nie jest tak, że przechodzi to bezboleśnie. Każdy kiedyś zaczynał i każdy kiedyś miał swój początek. Nikt nie urodził się doskonały. I tak samo było ze mną, słuchajcie, jak kupiłem swojego pierwszego drona, było dużo stresu, dużo obaw, mało wiadomości, zero świadomości, dopiero z czasem to wszystko poszło, ale wymagało to bardzo wielu prób, przezwyciężania trudności, niezależnie czy to był pierwszy krok z moim Maviciem czy Phantomem, pierwsze próby FPV, zawsze było trudno i zawsze było warto, na pewno. Pojawiały się niepowodzenia, rozbite drony, utopione, zagubione, ale też na kanale hejt. Ale moim zdaniem było warto, słuchajcie, i warto próbować. Jak każdy, kto zaczyna, trzeba przezwyciężyć ten najtrudniejszy okres. Ja bardzo chciałem latać i latam do dzisiaj. Daje mi to mega satysfakcję. Niezależnie czy latam Maviciem, czy latam kopterem FPV, zawsze mi daje to niezwykłą radość i satysfakcję. Kolejna poranna sesja i tym razem przewidziałem sprawę, że te bele, które mieliśmy ostatnio przy lotach Awatą, będą sprzątnięte prędzej czy później i faktycznie są sprzątane. Co my dzisiaj robimy? Polatamy Nazgulem, żeby sobie porównać. Ja od czasu Awaty przedwczoraj nie latałem niczym, więc będę miał bezpośrednie przełożenie na to, jak się lata 5-calowym dronem na tle Awaty. Oczywiście nie jestem mistrzem świata i nigdy nie będę. Zaczynałem późno, ale mimo wszystko staram się latać najlepiej jak mogę. To nigdy nie będą loty na najwyższym poziomie, to nie będzie Hollywood czy mistrzostwa w zawodach dronowych, ale nie szkodzi. Mnie to wystarcza i daje wielką przyjemność. I myślę, że wiele osób, które zaczynają, tak naprawdę nie wiedzą, co chciałyby osiągnąć, czy ile są w stanie osiągnąć, zaczynając z ciekawości głównie i dopiero z czasem, jak stają się coraz bardziej świadome, poznają to hobby, jakim jest latanie, wtedy dopiero dociera do nich, co mogą zrobić i naprawdę warto. I dlatego bardzo wierzę, że warto się rozwijać, można mocno się w tym hobby rozwinąć i wyspecjalizować, to tylko zależy od nas, naszej energii, inwencji, ale też motywacji do działania. I można spełnić naprawdę wiele swoich wspaniałych marzeń podczas na przykład podróży, zrobić zdjęcia czy nakręcić film z przepięknych miejscówek i o to tutaj głównie chodzi. I wierzę, że ty też możesz mocno się rozwinąć i spełnić swoje marzenia dotyczące tej podniebnej przygody. Jeśli tylko zechcesz, będziesz mieć motywację, zapał i to wszystko będzie poparte systematycznymi sesjami, ale też właśnie samokształceniem i podnoszeniem poprzeczki coraz wyżej. Warto na pewno, bo to najlepsze hobby na świecie. Słuchajcie, przyjechałem na taką miejscówkę, że droga się skończyła. Przejdę się kawałek i zobaczymy, na którą stronę najfajniej polatać. Ale ogólnie miejscówka jest obłędna. Już czuję się, jak tutaj dojechałem, jakbym leciał dronem. Idealny spot. Nie da się tutaj dojechać. Ale rzeźba terenu, kolory, przede wszystkim konfiguracja tego terenu. Taka, że można latać daleko, tuż nad ziemią. Właśnie sprawiło, że one sprawiły, że postanowiłem tutaj zaryzykować się przejść. Tu wygląda to ogniście. Magia miecza, normalnie góra.
Sam skałę jest widokowe to miejsce. Tu jest taki garb. Można tędy chodzić. Muszę się tutaj wybrać. Przede wszystkim zobaczę, czy ja jestem w świetle tutaj. No raczej tak. Ale nie wiedziałem, że tutaj jest taka garań. Latałem dość wysoko, ze względu na to, że nie znam tego terenu i nie wiem, nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby mi brakło zasięgu, ale można tam polatać w tym miejscu dosyć konkretnie, trzeba przyznać. Nie spodziewałem się, że w ogóle na Jurze jest taka grań długa. Co prawda ona tutaj jest zalesiona, ale mimo wszystko nie zawsze może być zalesiona, bo inne wzgórza też były kiedyś mocno zalesione. Ale bardzo ciekawa miejscówka i uważam, że ma niesamowity potencjał. Ale nie wiedziałem, że tutaj jest taka grań. O ja dziękuję. Dobra, cały czas mam 50. Jestem na grani. Troszeczkę się obrócę w tamtą stronę, jestem dość wysoko. I wygląda to obłędnie. Lipiec kończy nam się już i jest to jeden z najfajniejszych, najlepszych miesięcy w roku. Ciekawe, aktywne, z codziennymi lotami, z pięknymi warunkami, ze słońcem, ze żniwami, z chmurami, ale też z porywistymi wiatrami i burzami. W zeszłym roku o tej porze rozpakowałem R3, bardzo fajny dron, którego uwielbiam. I co ciekawe, nawet wczoraj jeszcze wieczorem nim polatałem podczas sesji o zachodzie słońca. Rewelacyjnie spisuje mi się ten dron. Jestem z niego bardzo zadowolony. Tego lata przybył mi Pavo 25. Jestem też zadowolony z tego drona. Uwielbiam go. Filmowałem Pavo jedną z ciekawszych rekonstrukcji w ogóle w Polsce i uważam, że to jest super sprawa i bardzo dobry dron. Sporo latałem też pożyczoną Avatą 2. Oczywiście latam na bieżąco miniaczem 4. RM trójeczką, Nazgulem 5-calowym, latam też AOS-em 3,5-calowym i w tym miesiącu więcej Long Range Bobem 6-calowym. To mniej więcej moje koptery, którymi w tej chwili latam. Jestem bardzo zadowolony ogólnie. Sporo mieliśmy sesji, zarówno live'y na kanale YouTube'owym, jak i live'y na grupie. Jutro mamy kolejny live w czwartek. W Team 250 gramów szczęścia. Rozrasta nam się ta ekipa. Przybywa co tydzień około, każdego tygodnia przybywa około 5-7 osób. Także codziennie ktoś do nas dołącza, jestem zadowolony. W tym roku zrobiłem też sporo pracy przy domu i oczyszczałem teren. Remonty, porządki, nowe instalacje, wymiana, stare. Także sporo było rzeczy. Zdecydowałem się nie kupować tej Awaty dwójki, ale zainwestować pieniądze też w dom, żeby on wyglądał lepiej, bo przez te lata na YouTubie zajmowałem się tematami, które zawsze były ważniejsze. Wiele przygód za nami, w tym lipcu dużo fajnych ludzi, nowe znajomości. Myślę, że sierpień może być jeszcze lepszy i chciałbym Ciebie tym filmem też zmotywować do tego, żeby wziąć się za siebie, wziąć się w garść, wykorzystać fajne warunki, czy rankami, czy o zachodzie słońca i zrobić dużo fajnych sesji, takich, z których będziesz zadowolony czy zadowolona i będziesz sobie wspominać, że to było to kapitalne uczucie. Wiele osób, jak zaczyna latać z dronem, zaczyna też obserwować innych twórców i pilotów zarazem. I tutaj muszę Ci powiedzieć, że jest dosyć duża magia, jeżeli chodzi o to, bo wiele osób chce pokazać się z najlepszej strony jako pilot tych tworzących treści i woła do nas z góry, z tego szczytu górskiego. Przecież to jest proste. Wchodź tutaj do mnie i polatamy razem. Okazuje się, kurczę, że to guzik, a nie jest proste. Bo nie widzimy ścieżki, nie widzimy dokładnie tego szlaku, którym możemy podążać, bo tam nie ma szlaku, tak? Ten gość, ten pilot, nasz idol siedzi na szczycie, do którego nie ma tak naprawdę ścieżki, przynajmniej my jej nie dostrzegamy. Dlatego ważne jest też to, żeby się otaczać ludźmi, którzy mogą nam pomóc, ale też znaleźć mentorów, którzy krok po kroku są w stanie nas poprowadzić. I powiem Wam, że tworząc kanał Społeczność
i tworząc ogólnie platformę online wokół tego kanału, właśnie starałem się zrobić tak, żeby dla ludzi na każdym etapie zainteresowania, czy to początkujący, którzy są jeszcze nieświadomi tego, czego nie wiedzą, ale też osoby już mocno rozwinięte, którym brakuje na przykład motywacji, żeby mogły skorzystać z tych zasobów, ale też mogły skorzystać z siły społeczności zawartej zarówno w Akademii Online, jak i w grupie Team 250 gramów szczęścia. No i teraz ten wybór był bardzo ciężki, bo możesz być albo Neo, albo Morfeuszem, nie możesz być i tym, i tym. Musisz się zdecydować, czy jesteś głównym bohaterem, czy jesteś osobą, która go wspiera, tak jak Luke Skywalker miał swojego Obi-Wan Kenobi. I co ciekawe, ten kanał właśnie z czasem stał się taką ścieżką rozwoju, która prowadzi na szczyt i wiele osób lata już dzisiaj naprawdę genialnie, jestem z nich mega dumny. Wiele osób, które widziałem, jak zaczynają od swojego pierwszego na przykład miniacza dwójki, rozbijają go, chcą czegoś więcej, poznałem się już lata temu i dzisiaj naprawdę są na wysokim poziomie, nawet potrafią latać nad Matterhornem, czy święcić triumfy na Instagramie, ale też cieszyć się całością podczas wyjazdów wakacyjnych, tworzyć fajne rzeczy, oderwać się od codzienności, bo chyba o to chodzi. Więc myślę, że pomogłem wielu osobom, jeżeli tylko będziesz chcieć czegoś więcej, na każdym etapie jestem w stanie pomóc. Właściwie mamy 7 takich etapów, od YouTube'a, gdzie trafia najwięcej ludzi, nawet do 12 tysięcy dziennie, tak jak było w lipcu, aż po konsultacje 1 na 1, których unikam, tak samo jak zleceń, ze względu na to, że są nieskalowalne i wtedy pomagam tylko jednej osobie. Staram się, żeby ta pomoc była jak najszersza. Więc jeżeli chcesz skorzystać, możesz skorzystać na 7 etapach, począwszy od YouTube'a, po darmowe webinaria, treści online, podcast, po treści premium, warsztaty krok po kroku od A do Z dotyczące każdego z nowych modeli dronów, po naszą grupę Team 250 gramów szczęścia, gdzie dajemy sobie motywację, tworzymy życzliwą społeczność, można tam w ramach niej korzystać też z warsztatów, a także warsztaty plenerowe, które w tym roku stworzyłem 3. No i tak jak mówię, indywidualne loty, które rzadko prowadzę, ale od czasu do czasu też mi się zdarzają. Więc mogę Ci pomóc na wielu etapach, jeżeli tylko masz ochotę i chcesz się rozwijać, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dołącz do zasobów społeczności i działaj z nami cały czas, bądź zmotywowany przez cały rok i rozwijaj się, bo to jest najfajniejsze hobby na świecie. Przede wszystkim powinienem się dowiedzieć, na czym Tobie zależy, co jest dla Ciebie ważne, gdzie widzisz siebie za rok czy za 5 lat, jak się chcesz rozwinąć w tym hobby, czy Twoje oczekiwania są mocne, chcesz na przykład zarabiać dronem, pójść mocno do góry, czy stworzyć silną markę osobistą, czy tylko chcesz się zrelaksować po pracy, trochę od ciężkiego życia się oderwać, które się przytłacza i może to jest taka Twoja forma na relaks i chwilę wolności. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten film zmotywuje Cię. Jeszcze mamy dużo świetnego sezonu, super światło i trzeba wykorzystać tę drugą część roku 2024, drugą część wakacji, kapitalne lato, jesień i te warunki, które nadchodzą. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, trzymam kciuki, no i widzimy się na bieżąco na tym kanale. Do zobaczenia, trzymaj się.